Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek na kanale Retroarchiwizacja, czyli stare gry i konsole. No i dzisiaj zapraszam na kolejną zabawę z Pegasusem. Przygotowałem dzisiaj jedną grę, zaraz Wam opowiem, co to za gra. Na początek prośba, żebyś dał łapkę do góry i napisał komentarz. Nawet jeśli nie masz pomysłu, co napisać w komentarzu, równie dobrze możesz dać kropkę lub napisać KDS, komentarz dla statystyk. No i zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału. Te trzy rzeczy są bardzo ważne, jeśli właśnie chcesz, żeby mój kanał się rozwijał i żebyś mnie wspierał, żeby moje filmy wyświetlały się na głównej stronie na YouTubie, żeby docierać do nowych widzów. Także bardzo proszę o łapkę do góry, komentarz i subskrypcję. No i będę również bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz ten film oraz inne moje filmy na Twoim profilu na Facebooku, żeby również Twoi znajomi zobaczyli, co udostępniasz i żeby wpadli na mój kanał i żeby zobaczyli, jakie filmiki nagrywam. Zobaczcie, na pozycji 241 na kartridżu 852N1 jest tytuł Metal Mech. Zobaczcie. Ja ten tytuł kojarzę z okładki. Pokażę Wam właśnie teraz tutaj na ekranie, żeby... To za chwilę może, jak tutaj to intro może minie. Bo w latach 90. miałem kartridż właśnie ze składanką, na której był pokazany tytuł, taki obrazek Psybusters. I zawsze chciałem tą grę mieć. Kiedyś kolega to miał właśnie na pirackim kartridżu właśnie pod tytułem Psybusters. Zobaczcie, mamy takiego tutaj robota. Trochę jak z Robocopa 2. To jest na razie demo, ja w to nie gram, nie? Ale popatrzmy sobie, wygląda jak robot z Robocopa 2. Można nim sterować, no kurde, dla dzieciaka wydawało się to być mega fajne, ale ja tej gry nie miałem w latach 90, także no... Zagrajmy dzisiaj po raz pierwszy, nie wiem, od 30 lat. Let's do it, mech. I jest taki tutaj koleś, którym można chodzić, z tego co pamiętam, można wychodzić chyba też z tego robota. No jestem ciekawy, skoro to jest Metal Mech, to gdzie się ukazało to jako Psybuster, czy w Japonii, czy w Europie, czy w Ameryce. Kurde, strasznie dużo tych przeciwników, jakiś motyl nawet lata nade mną. Można też skakać. Mamy chyba cztery jakieś paski zdrowia, tak? Weź tego mi motyla rozwal. Co, ja trochę już... Mamy też jakąś w ogóle pod startem tutaj... Coś mamy. Tylko trochę przyciszę, bo to aż za głośno. Ale mamy muzykę. Zobaczmy, czy można muzykę włączyć. Nie, czekaj. No. Nie można muzyki włączyć, o co tu chodzi? No. B, jak naciskam, to wychodzimy. Jak naciskam A, to wychodzimy. Jak nacisnę Select, to nic się nie dzieje. Lewo, prawo, też nic się nie dzieje. Startem wychodzimy, więc nie wiem, o co chodzi naprawdę. Może dwa, A i B. Ale też nie. Nie. A Metal Mech? Ken Grant to zrobił. Design takich Joe Hitchens. Tej muzyki chyba się tu nie da włączyć, albo ja nie umiem. Dobra, można też kucać. Można strzelać też do góry. Można też skakać. Te paski zdrowia póki co nam się na razie nie kończą. Coś tam się pali z tyłu. A jak kolesiem się wychodzi? Jeszcze nie wiem. Bo wiem, że się jakoś da. Kurde, strasznie dużo przeciwników, a jakiś budynek mamy, blok mieszkalny z wielkiej płyty. No dobra, tylko co dalej? No, życie mi się nie kończy. Rozwalam tych.
No dobra, tylko co dalej? Tu można byłoby chyba wyjść tym gościem i po tej drabince zejść na dół. No dobrze. Chcę to zrobić, tylko jak? Bo wiem, że się da. No zobaczcie, jest na dole, no, drabinka. Kurwa, ale tych przeciwników to jest po prostu masakra jakaś po prostu. No masakra, no oni się nie kończą. Selectem. Select do dołu nic nie robi, start. Może eject, że gościa wypuszczamy. Nie, czekaj. Może tym? Ta, jest. Tylko nie wiem, czy nie zginę od tego. No właź tam na dół. To właź z powrotem, jak tu z powrotem wejść? A teraz jak naciskam pauzę, to nie mam już tego menu. Mogę strzelać, owszem, spoko. O, udało się, trzeba było wejść na drzewo, ale tu coś mnie atakuje, jakieś czerwone robale. Coś zebrałem, ale co to? Czerwone robale mnie atakują. Mogę iść dalej, czy nie? Czy powinienem iść dalej? No co tutaj? No możemy wyjść, ale no co z tego? A na prawo? Robale wyłażą. Okej, okay, no i co dalej? Tu coś mamy. Czekaj. Może startem? Nie. Selectem? Nie. No jak to aktywować? Próbuję wszystko nacisnąć. Rozwaliłem to, tak? Czy zebrałem? Nie wiem. Robale. Oj, powiem wam, jak w dzieciństwie to mi się wydawała ta gra mega zajebista, natomiast teraz to po prostu jest jakaś padaka totalna. Tu coś jest, co to jest? Coś zebrałem, żyćko chyba, tak? No dobra, tylko co dalej? No można wyjść znowu. Brak muzyki jest tutaj naprawdę kurwiający. Cały czas jakieś dźwięki tych przeciwników. No zbieram różne itemki, tylko co dalej? I tu mamy koniec, wyjście, tak? Czekaj, mamy jakieś coś tutaj. No zgarnąłem to. No i co, mam wracać? Mam chyba wracać po tego robota, no. Boże, za dużo tych przeciwników. Dobra, idziemy po tego robota. Tylko co dalej? To nie wiem. Mam teraz... No, żyćko mi się powoli kończy, bo mam czerwone już, zielone. Niedobrze to wygląda. Mam jedno niebieskie tylko teraz. Jak daleko ten mój robot będzie? I pytanie, czy do niego wsiądę? Bo nie wiem jak. Zielone już mam żyćko tylko, żebym doszedł tylko tutaj do miejsca, gdzie jest mój robot. Tu cisza, w końcu cisza, nie ma przeciwników. Wow! No i zaraz zginę. Uziwa. Zaraz zginę. I nie dotrę pewnie do niego. No ale można takich rozwalać. Dobra, już wiem. Tam jest, zobaczcie, jakieś coś do włączenia, takie tutaj nade mną, teraz takie zielone coś. Może trzeba będzie wysiąść, zobaczymy zaraz. Jest mój robot. No to już coś. To jak teraz do niego wsiąść? Proszę pana. Oho, oho, już ja widzę, jak ja wsiądę. Selectem, dobra. Kurde, jest to ciekawe, ale jednocześnie gówniane to jest. Co tu do mnie naparza? Mam 4 paski zdrowia. Ten strzela we mnie. Pierdalaj! No zabij go! Próbujmy wysiąść. Mogę coś tu włączyć?
Kurwa mać, co tu się odjebało? Zabili mnie chyba. No dobra, chcę tylko to... Dobra, chuj, idziemy po prostu, bo nie wiem, czy można coś z tym zrobić, z tym niebieskim ekranikiem. Nie wiem! Tu znowu jest następny. No zaraz mnie rozjebie! Kurwa, ten dźwięk szarpania w tle jest, kurwa, tragiczny. Dobra, weźmy to sobie. No to pewnie ludzikiem tylko można zgarnąć, tak? Kurwa. O, żeż ty, zaraz zniknie mi to. Kurwa, idziemy, bo tutaj, kurwa, zaraz mnie zajebią. Pewnie źle wszystko robię, no ale kurwa, o co tu chodzi? Zdecydowanie wygląd tego robota jest najlepszy z całej tej gry, ale cała reszta, o co kurwa tu chodzi? Tu byłem wtedy, no. I co dalej? No co dalej? Wrogów nie ma? W końcu? O, czyżbym planszę ukończył? Ho, 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 ho. Level complete. Ojej! No wreszcie jakiś progres. No ta druga plansza wcale nie lepiej wygląda, no ale dobra, idziemy. Kurwa, czemu tu muzyki nie ma? To by tak fajnie tą grę ulepszyło. Co, tu spadam? Powinienem tak spadać? Halo? No chyba tak. Kurwa, weź i go zabij, jak nie można strzelać do dołu. Kurwa, wszędzie do mnie strzelają z każdej strony. Ten ucieka. Czy oni tą w ogóle grę testowali, czy nie? No i co teraz mam zrobić? Może mam się do niego przesiąść? Nie, on strzela do mnie. No to jak mam go rozpierdolić? No zobacz, nie mogę strzelać do dołu, no chyba że czekaj, tak stanę. I teraz nie strzela do niego. Nie wiem, może przejdę się tam. Ale on już nie idzie za mną. Co tu we mnie naparza? Tutaj te zielone. Przyszedł ten chuj. No i weź go zabij. Kurwa! Okej, nagle winda działa. Ojej, nie wiem co o tej grze sądzić, kurde. Gdyby to była muzyka, to bym może nawet i się wczuł, ale tak to na razie chyba dziewię. Kamerę rozwalaj! No właśnie, strzelanie do przeciwników jest tu jedną wielką pomyłką. No co, tutaj mam iść dalej, czy co? Weźmy może to. Dobra, zgarnąłem coś, ale co to dało? Gówno. No znowu, kolejny, którego ciężko rozwalić. Dobra, jakoś się udało, nie wiem jakim cudem. Co, winda będzie działać? Tu trzeba do góry nacisnąć. O, rety. Zaraz zginę, no!
Nie wiem naprawdę, co o tej grze sądzić. Czy to krab, czy kurwa niedokończona gra, nie wiem, zresztą jedno na drugie wychodzi. Co do pikselka, trzeba stanąć przy wrogach, żeby ich zastrzelić. I co, tu znowu muszę wracać. O, rety, rety, rety. Kurwa, wreszcie cisza. Tu jakiś dziwoląg idzie taki. Ale tu nie byłem już? Byłem chyba. No to teraz idziemy może na górę, jeszcze podjedziemy tą windą. No odpierdol się ode mnie. Przeleciałem. No i co z tego, jak tu nic nie ma? He? Po chuj tutaj można iść, jak tu nic nie ma. No tu jeszcze nie byłem. A ty chuju, tu się skryłeś. Co do pikselka. Kurwa, najlepsze z tej gry to jest wygląd tego robota. Reszta to naprawdę słabo. Żeby kurwa animację tego chodzenia, jak on chodzi, tak? Wyciąć i dać do innej gry, nie wiem, na silniku, przypuśćmy, kontry czy czegoś, to to by było coś. Jedźmy na samą górę, kurwa, nie mogę ja tak zrobić. Bo mnie już to nudzić zaczyna, chodzenie po każdym korytarzu. Tutaj można iść, o, to wreszcie jesteśmy gdzieś na powierzchni. Jakieś dziwne dźwięki. Ty, on jak mi jakimś magnesem mnie przygwoździł. Muszę pewnie tam zejść na dół i go rozjebać. Tylko jak? Czy tędy w lewo? Jakiś magnes włączył. Czekaj, może da się na dół zjechać. O, czekaj, nie tu. Tutaj chcę, nie tutaj. Tutaj chcę. Dobra, może tam od tamtej strony go da się jakoś rozjebać. No jest to w jakiś sposób ciekawe, ale wykonanie tragiczne. Jak tam na dół zejść? Tu może jakoś będzie się dało? No da się, dobra. Tylko jak potem na górę wejść? To dobre pytanie. Nie ma go nagle? Co? Znikł nagle? Co? Tu jest drabinka. Aha, a ja windy nie opuściłem tam. I co, zginę jak zejdę na dół, tak? No nie mogę tak, może na prawo się może wrócę. A jest teraz, zobaczcie. Teraz nagle jest. Ale gierka niedorobiona, a co? Kurde, to mogło być takie fajne. Nie dorobili tego, no. Co mam tu zrobić? No to zginę, jak tak spadnę, no. Ale czekaj, można, o, po tym chodzić, zobacz. A zobacz.
No tylko jak teraz tutaj mam się spiąć? Niby. Czekaj, może da się skoczyć. No da się. No dobra, zobaczymy dalej. No i co, znowu ten magnes wrócił? Czy to jakaś kpina, no. Nie, no nie ma. No to możemy iść. No to po co ten dźwięk był? No to gierka niedorobiona, no. Koda, bo naprawdę to się zapowiadało po wyglądzie tego robota. Chyba najwięcej to kosztowało pewnie, stworzenie tego robota. No dobra, co tutaj? Przecież ja nie mam... Co, jak spadnę, to co, mogę też tak? Szkoda, że to jest niedorobione, no. No ile to można spadać, rety? Jedźmy na samą górę. Bo chyba można. I zobaczmy, co tam jest po prawej stronie, bo... Masakra. I będę kończył, bo to chyba nie będzie nic ciekawego tam już. No zobaczmy. Co, tu nie ma nic. Dobra. Kończymy, bo to raczej nic ciekawego w trzecim levelu nie będzie. Szkoda, bo zapowiadało się ciekawie, także będę na dzisiaj kończył. Jeśli się mimo wszystko podobało, bo pokazałem sporo z tej gry, no to jest niedorobione, to jest po prostu gówniane takie, no wygląd tylko robota jest najfajniejszy. Jeśli się podobało, to będę bardzo wdzięczny, jeśli dasz łapkę do góry i napiszesz komentarz. Te dwie rzeczy muszą być, jeśli chcesz mnie tutaj wspierać, żebym właśnie mój kanał się wyświetlał na głównej stronie na YouTubie. No i zachęcam również do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia starszych filmów, także zostaw suba, jeśli być może oglądasz mnie po raz pierwszy lub od niedawna. No i zapraszam również do udostępnienia tego filmu i innych moich filmików na Facebooku, na Twoim profilu, żeby Twoi znajomi tutaj wpadli i zobaczyli, jakie gry odszukuję i pokazuję. I na dzisiaj żegnam się z Wami, no i dzięki za uwagę, do następnej soboty wybiorę coś znowu na Pegasusa. No, na pewno będzie fajnie, cześć! Poczekaj, jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Serenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, np. DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy Polonezy.